Lokomotywa Troy! Hej, Troy, cóż za wspaniała pogoda na spacer! Troy, Ben jest smutny. Zobaczmy dlaczego. Co się stało, Ben? Ach, widzę. Ben sam nie może zrobić żniw. Masz rację, Troy. Musimy wrócić do magazynu i odnaleźć nowy pojazd, który pomoże Benowi. Trzymaj się, Ben. Wrócimy lada moment. Okej, poznajmy naszego nowego przyjaciela. Który pojazd będzie mógł zebrać zboże? Walec? Spycharka? A może kombajn? Zgadza się, Ben potrzebuje kombajnu. On jest stworzony do zbierania zboża. Dobra robota. Teraz możemy go załadować. Wracajmy teraz na farmę i zbudujmy nasz kombajn. Dobrze, Troy. Zbudujmy teraz naszego nowego przyjaciela. Na początek rozładujmy części. Okej, jest już prawie gotowy. Witaj! Jak masz na imię? Harvey? To wspaniałe imię! Witaj w mieście samochodów! Harvey, mamy dla ciebie bardzo poważne zadanie. To jest farma należąca do Bena. Ben musi zebrać zboże. Czy mógłbyś nam pomóc? Wow, to niesamowite! Tylko spójrzcie na niego! Dobra robota! Teraz musimy zanieść te zboże do naszej stodoły. Ben chce zabrać część do miasteczka. Załadujmy tą przyczepę.
Świetna robota, Harvey. Dziękujemy ci za pomoc. Patroj, do zobaczenia. Cześć, Troy. Jedziesz sobie na przejażdżkę dzisiaj? Tam jest Billy i Ethan. Przywitajmy się z nim. Cześć, Ethan. Czy wszystko w porządku? Nie wyglądasz za dobrze. O nie, Ethan. Znowu zjadłeś za dużo słodyczy i pączków. Przecież wiesz, że to jest bardzo niezdrowe. Powinieneś pojechać do domu i odpocząć. Musisz to wszystko skończyć dzisiaj? Może powinieneś wziąć jakieś leki na ten ból żołądka? Czy to by pomogło? A może Troy mógłby przerobić się w jakiś pojazd, który mógłby ci pomóc z tą pracą? Prawda, Troy? Doskonale! Przywitajmy naszego nowego przyjaciela. Hej, Teddy! Ethan znowu przejadł się słodyczami i niedobrze się czuje. Potrzebuje leku, żeby być w stanie dokończyć pracę na placu budowy. Masz jakiś pomysł? Doskonale. Zatem zaczynajmy! Co tym razem zbudujemy? Ambulans? To świetny pomysł, Teddy! Okej, Troy. Zabierzmy naszą przesyłkę specjalną do Ethana. Tak szybko, jak tylko się da. Ethan, Troy wrócił z naszym nowym przyjacielem. Czy jesteś podekscytowany, żeby zobaczyć, co to będzie? Świetnie! Wyładujmy części. To ambulans! Witaj, ambulansie! Bardzo miło nam cię poznać. Jak masz na imię? Amber? Witaj, liście samochodów, Amber. Moglibyśmy cię prosić o pomoc. Czy byłabyś w stanie nam pomóc? Ethan zjadł za dużo słodyczy i niedobrze się czuje. Czy masz coś, co sprawi, że jego żołądek przestanie boleć? Otwórz buzię, Ethan. Proszę bardzo. To jest słodkie, więc będzie tobie smakować. Boli cię też głowa? To pewnie od tego cukru. Proszę bardzo, to powinno pomóc. Amber sugeruje, żebyś zamienił słodycze i pączki na warzywa i owoce. Dziękujemy ci za twoją pomoc, Amber. Ethan czuje się znacznie lepiej. A tobie, Troy, dziękujemy.
że przyniosłeś nam ambulans Amber. Czas zabrać Amber do naszego magazynu. Papa, Troy. Pa, przyjaciele. Lokomotywa Troy. Jak się dzisiaj miewasz, Troy? Zobacz, Troy, ten samochód jedzie stanowczo za szybko. Musimy sprowadzić pomoc, zanim spowoduje wypadek. Jedźmy do naszego magazynu! Szybko! Zaraz poznamy naszego nowego przyjaciela. Który pojazd zatrzyma tego pirata drogowego? To mi wygląda na radiowóz policyjny i chyba nada się do tego zadania. Już nadjeżdża. Okej, Troy, ruszamy. Wyładujmy części. Chyba czegoś mu brakuje, Troy. Zgadza się, brakuje mu świateł na dachu. Wow, to było niesamowite, Troy. Witaj, przyjacielu. Miło nam cię poznać. Jak masz na imię? Matt? Witaj w mieście samochodów, Matt! Troy? Matt jest policjantem, a jego zadanie to łapanie złodziei oraz tych, którzy łamią prawo. Matt, mamy dla ciebie zadanie. Po ulicach grasuje ten pirat drogowy. Musimy go zatrzymać, zanim spowoduje wypadek. Tam jest! Już go widzisz, ma? Łap go! Ty też daj gazu, Troy!
O nie! On ucieka! Wow, to było niesamowite, Matt! Zatrzymałeś go! Dzięki tobie i Mattowi nasze miasto jest znowu bezpieczne. Dziękujemy i do zobaczenia! Lokomotywa Troy! Obudź się, Troy. Ostatniej nocy mieliśmy burzę śnieżną. Wszystko teraz jest białe. O nie! Lily zablokowała się na lodzie. Zawiadommy Toma Holownika. On ją uwolni. Spokojnie, Lily. Niebawem wrócimy. Witaj, Tom. Potrzebujemy twojej pomocy. Lily zablokowała się w śniegu. Mam złe wieści, Troy. Tom też jest zablokowany. Zgadza się. Potrzebujemy nowego pojazdu. Dobrze, znajdźmy nowy pojazd, który uwolni naszych przyjaciół. Tylko spójrz na te kontenery. Każdy ma w sobie część innego pojazdu. Który z nich poruszy śnieg? Dźwig? Ambulans? A może pług śnieżny? Zgadza się. Pług śnieżny poradzi sobie z naszym problemem. Już nadjeżdża. Dobrze, wracajmy teraz i złóżmy go. Okej, Troy, zaczynamy budowę. Ale najpierw wyładujmy części. Witaj, pługu. Miło nam cię poznać. I jak masz na imię? Sam? Witaj w mieście samochodów, Sam. Troy, Sam używa swojej szufli, żeby rozpychać śnieg. Zgadza się, Troy. Sam, potrzebujemy twojej pomocy. Całe miasto jest zasypane w śniegu. Nikt nie może jeździć. Czy możesz pomóc nam je oczyścić?
Spokojnie, Lili. Nasz nowy przyjaciel sam poradzi sobie z tym śniegiem. Dobra robota, Sam. Znowu mamy czystą drogę. Tom, czy teraz możesz wyciągnąć Lili z tego śniegu? Wyśmienicie! Tak jest, Troy, masz rację. W naszym mieście wciąż jest dużo ulic zasypanych. Sam, czy mógłbyś je odśnieżyć? Doskonale, Sam! Jesteś taki szybki! Dziękujemy ci za pomoc, Sam! Pa, przyjaciele! Do zobaczenia, Troy!